O jak sobie Kościół katolicki radzi, tak, który akceptuje możliwość ewolucji z grzechem pierworodnym, skoro nie było historycznego Adama, radzi sobie bardzo prosto, mianowicie uznaje, że pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to jest mitologia, którą nie należy interpretować. Ja przytaczałem na początku fragmenty, na przykład Piusa XII, Divino Afflante Spiritu, on tam o tym pisze dokładnie, że należy uwzględnić gatunki literackie interpretacji Biblii. I teraz pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju Kościół katolicki uznał, że nie należy tego interpretować jako zapis historyczny, tylko należy to interpretować jak mit, to znaczy to, co się tam opisuje, nie musiało się dokładnie wydarzyć, dosłownie tak, jak się wydarzyło. Ważny jest sens teologiczny, egzystencjalny, antropologiczny tego, co się tam znajduje. A co się tam znajduje? Znajduje się tam prawda o tym, że w kondycji człowieka, która jest z natury naszej dziedziczona z człowieka na człowieka, znajduje się zranienie, skażenie, niedoskonałość grzechem pierworodnym. To jest ta prawda, która ma z tego wynikać. To wtedy czym jest ten grzech pierworodny? Gdzie jest ten moment, bo jednak bardzo się podkreśla to, że ofiara Jezusa jest właśnie za tą zdradę Boga, czyli skoro nigdy nie było żadnego, bo wiadomo, zabłudzili mitologię na zasadzie, że Adam i Ewa, ale nigdy nie było tak naprawdę pierwszego osobnika rodzaju ludzkiego, bo nie mogło być, po prostu nigdy czegoś takiego nie było. Więc kto dokonał tej jakiejś zdrady? Gdzie nastąpiło to skażenie? W tym fragmencie... Nie ma tej przyczyny, która... dla której miałaby być potem zrobiona ofiara. To jest cholernie niespójne. W tym fragmencie listu do Rzymian, jeszcze tylko odpowiemy, bo czas nas trochę goni. W tym fragmencie listu do Rzymian, pierwsze 6 rozdziałów, zwłaszcza w rozdziale 5, Paweł bardzo podkreśla, że w grzechu Adama wszyscy zgrzeszyli, czyli Adam zaciągając winę i następnie przekazując to swemu potomstwu, jakby my w ten sposób dziedziczymy przez to winę grzechu pierworodnego. I da się wyobrazić sobie takie uniwersum, w którym nie było tego faktycznego, chociaż jak ewolucja sobie przebiegła tak, jak to opisują biologowie ewolucyjni, to znaczy, że musiał być gdzieś pierwszy człowiek, prawda, gatunku ludzkiego, który coś tam może przeskrobał niezgodnego z planami bożymi, więc to po pierwsze to mogło być tak naprawdę, tylko on tam nie był w Edenie, nie był Adamem i tak dalej, ale historycznie, chronologicznie ktoś taki mógł być. Ale nawet jeżeli zupełnie usuniemy coś takiego, to chodzi o coś takiego, jakby jeśli chodzi o treść. Treść jest taka, my z natury swojej jesteśmy obciążeni grzechem, wszyscy grzeszymy. I teraz czy przyczyną tego jest historyczny grzech Adama, czy przyczyną tego jest jakiś defekt w naszym DNA, to jest drugorzędne. W starożytności, jak Bóg mówił do Izraelitów, do Żydów, do ludzi w Nowym Testamencie, to posługiwał się tym językiem i tą mitologią, która dla nich była zrozumiała. My dzisiaj wiemy więcej dzięki nauce, więc możemy powiedzieć, no w naszym kodzie genetycznym na przykład jest coś takiego, w naszym behawiorze, w tym jak się zachowujemy, w naszej naturze biologicznej, jest coś takiego, że mamy skłonność do takich zachowań, które z punktu widzenia Boga są grzechem, więc grzeszymy. I to wystarczy Bogu, żeby znalazł w nas winę i to wystarczy, żebyśmy potrzebowali Chrystusa jako Odkupiciela i wszystko dalej działa tak, jak należy. No rozumiem. Znaczy, powiem tak, wydaje mi się to pokrętne, ale... Tak, to jest bardzo pokrętne. Nie sposób się nie zgodzić. Ale nie, dziękuję. Prawdopodobnie to jest moja wina, bo ja tutaj jakby, że tak powiem, z głowy próbuję tutaj wyjaśnić, jak ja to rozumiem. Jak zwykle najlepszą rzeczą, którą mogę polecić, są źródła, tak? Czyli jeżeli sobie znajdziesz dobry katolicki komentarz do 5 rozdziału listu do Rzymian, to dostaniesz tam o wiele bardziej fachowe wyjaśnienie niż to, co ja tutaj tobie proponuję, a zresztą zachęcam cię, żebyś poszukała też dobrych niekatolickich komentarzy do 5 rozdziału listu do Rzymian, a w ogóle cię zachęcam, żebyś się w ogóle nie przejmowała tymi rzeczami, bo szkoda życia.